Cześć, tu Ernest! Wczoraj w życie weszła nowa aktualizacja. Do gry weszła m.in. nowa snajperka i okazało się, że nie tylko pokazuje ona obecną strefę, ale także i następną strefę, czego się nie spodziewałem. Poza tym do gry weszły nowe wyzwania do grywki i jeśli wykonacie 3 pierwsze wyzwania, otrzymacie nowy styl do Jonesego z bunkra. Jest to ten sam stary dobry Jonesy, ale jeszcze starszy. Nie będzie darmowego karnetu. Wyzwania do grywki będą trwały do końca tego sezonu. Chciałbym też poruszyć temat karkołomnego kina, o którym wspomniałem w poprzednim odcinku. Karkołomne kino powróciło, ale tylko w formie nowych struktur, w trybie kreatywnym. Są to teraz dostępne nowe galerie o tematyce planu filmowego, z karkołomnego kina i z mokrych moczar. Obu tych miejscowych już nie ma od dawna na mapie Battle Royale. Co do wyzwań urodzinowych, to według oficjalnego posta Fortnite mają one wejść 25 lipca, czyli jutro. Za wyzwania będziemy mogli odebrać kilka darmowych przedmiotów. Do tego na mapie pojawią się torty, takie same jak rok temu. Torty będzie trzeba zjeść do jednego z urodzinowych wyzwań, a przy okazji torty przywracają nam zdrowie. Do gry wrócą też prezenty, tylko w nowej oprawie graficznej. Dla tych, co nie wiedzą, to prezenty to legendarny przedmiot rzucany, który tworzy wielki prezent, gdy wyląduje. W środku takiego prezentu zawsze są jakieś rzadkie przedmioty. Wyzwania będą dostępne do 31 lipca, czyli tak naprawdę do końca sezonu. Dowiedzieliśmy się też, że 26 lipca do sklepu wejdą nowe skiny o tematyce World Cup. Do zakupienia ponownie będzie łyba, z dodatkowym, darmowym, World Cupowym stylem. Aby odblokować ten styl, jeśli macie już łybę, to musicie wejść do gry pomiędzy 24 a 29 lipca. To jest oferta ograniczona czasowo. Nowy styl dla łyby jest dla każdego, kto ma lub kupi tego skina pomiędzy 24 lipca od godziny 15 a 29 lipca do godziny 2 w nocy. Do sklepu wejdzie też Wojowniczka Świata, skin, którego widzicie teraz w tle. Ten skin też jest limitowany i według Epic Games już nigdy nie wróci do sklepu po 29 lipca. Teraz Billa Energii. Dzisiaj wypuszcza na siebie jeszcze więcej wiązek energii i widać, że w środku dosłownie się coś gotuje. Tutaj macie ujęcie kuli energii w jej poprzednim stanie. A teraz z dzisiaj. Widać, że jest coraz gorzej. Ostatnio ta kula energii jest moim ulubionym tematem z Fortnite. Przypomina mi ona trochę czasy przełomu 4 i 5 sezonu, gdy na mapie pojawiały się wyrwy i coś zabierały lub dodawały na mapę. Ale dobra, skupmy się na kuli energii i w sumie też na sezonie 4. Dzięki waszym komentarzom pod ostatnim filmikiem poświęconym kuli energii, dowiedziałem się, że Przybysz w 4 sezonie także wspomniał o punkcie zerowym. Po kolei. W 4 sezonie na mapę przybył Przybysz. Meteoryt, który uderzył w mapę i zostawił wypasioną wyrwę, okazał się być ochronną skorupą dla jego kapsuły, w której się znajdował. Przybysz następnie użył skokoskał, anomalii na mapie z 4 sezonu, aby napędzić rakietę, która była w bazie złoczyńców. Tą rakietą Przybysz następnie wystrzelił się w górę. Gdy był bardzo wysoko nad ziemią, można było usłyszeć powiadomienie z jego rakiety. Posłuchajcie sami. Chyba już wiecie, o co chodzi. To powiadomienie po polsku brzmiałoby: oscylator punktu zerowego włączony. To oznacza, że technologia krążąca wokół punktu zerowego to powtarzający się motyw w świecie Fortnite. Już od 4 sezonu. Co ciekawe, skokoskały, których Przybysz użył do napędzenia swojej rakiety, wydawały z siebie podobne efekty do właśnie punktu zerowego, który jest teraz na mapie. Same skokoskały to były tak naprawdę właśnie źródła energii, które graczom dawały moce, takie jak super skok i odporność na uderzenie od upadku. Przybysz po odpaleniu oscylatora punktu zerowego i ustaleniu współrzędnych celów swojego lotu, kilka razy przeskoczył między wymiarami. Jego ostatni skok zostawił na mapie sławną wyrwę. Możecie pamiętać, że ta wyrwa następnie przyniosła na mapę kilka rzeczy z rzeczywistości, takie jak wózki golfowe czy samego drifta. Na koniec zesłała ona na mapę kostkę, a potem ją zasało. To, co się działo od tego momentu, mieliśmy już okazję omówić w poprzednim filmiku na temat kuli energii. Koniecznie przekażcie swoje przemyślenia w komentarzach. Gdyby nie wy, to bym w życiu sobie chyba nie przypomniał, że Przybysz korzystał już z technologii punktu zerowego 6 sezonów temu. Mam jeszcze jedną ciekawostkę. W sobotę, czyli dzień, w którym odbył się wielki event, do sklepu wszedł zestaw mrocznej awangardzistki. Do posta na Twitterze na temat nowego sklepu, Fortnite na początku dodało takie oto dwie tematyczne emotki. Emotkę pełnego księżyca oraz emotkę rakiety. Jak wiecie, robot po pokonaniu potwora
i tańczeniu flosa jedną ręką, poleciał gdzieś w kosmos. I jeśli się nie mylę, to podczas tego eventu odleciał u każdego o tej samej porze dnia, czyli w nocy, gdy na niebie był jeszcze księżyc. Na powtórce nie było widać, aby robot skakał między wymiarami jak przybysz swoją rakietą, więc może poleciał na jakieś nieodległe ciało niebieskie. Donald Mustard, dyrektor kreatywny w Epic Games, jak już wiecie na Twitterze, często daje różne podpowiedzi co do wydarzeń w świecie Fortnite. Co ciekawe, miesiąc temu udostępnił na swoim Twitterze artykuł na temat pewnego odkrycia na Księżycu. Ze wszystkich ciekawych newsów, które mógł udostępnić, wybrał ten o odkryciu wielkiej dziury na Księżycu, pod którą może kryć się coś ogromnego. Sezon 10 albo skupi się na tematyce podróży w czasie, albo polecimy w kosmos. Zobaczymy. Moim zdaniem robot jeszcze powróci i może przyniesie nam coś na mapy z kosmosu. No, jak już mówiłem, piszcie jak wy uważacie. Ja już dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w busie bojowym. We'll be right back.